Dobra, wszystko wziąłem? Wiadomo. Tak. Żegnasz mnie? Życzysz mi... Żubry dziki. No, fajnie byłoby spotkać. Najkrótsza ścieżka rowerowa w Hajnówce. Ma jakieś 300 metrów. No właśnie, kurde. Taki mam rower. No i już ręce będą brudne. Taki spadający łańcuch pod obciążeniem. To jest bardzo niefajna rzecz. Na skrzyżowaniu, gdzie trzeba nagle szybko ruszyć. O, a tu zęby przeskakują, łańcuch spada. I można utknąć na środku skrzyżowania. Górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek. Ktoś, kto projektował tę ścieżkę, raczej nie jeździ na co dzień rowerem, a dołek, górka, dołek, górka. A co, chcesz kiwać gdzieś, tak? Tak, no wyjechałem z rowerem, bo to w sumie dla mnie ostatni moment, kiedy mogę gdzieś pojechać do lasu i jeszcze jesiennie spędzić jakoś czas, więc gdzieś w tamte rejony. Albo tam, albo ewentualnie jak chcesz, to ten duży domek taki jest tam na... Domek? Tam jakiś... Dom taki, taras i tam nawet łóżka chyba stoją dwa jakieś, łóżka? A to no. W którym to miejscu jest? Gdzie mam się kierować? Tam można kiwać spokojnie, a co tam jest, tam czasem wilki też wychodzą, nie? Więc no. Może tak, nie? A, super. Żylaki też jakieś, nie? To fajnie, fajnie. Tylko uważaj też i na tych, na straż graniczną i na patrole, i na uchodźców też, bo teraz coraz więcej właśnie przy Hajnówce też na łapę, nie? W sklepie rowerowym zamówiłem części, żeby przeserwisować swój rower, żeby śmigał jak należy, ale jest problem z częściami. Czeka się po 3 miesiące na przerzutki, zębatki i tak dalej. Dźwięki lasu. Otóż proszę Państwa, jesienią las trochę milknie. Ptaki, które odlatują do ciepłych krajów, już odleciały w większości. Potomstwo się wychowało. O teren nie trzeba krzyczeć, śpiewać. Nagle inny gatunek zaznacza swoje terytorium. Stan wyjątkowy. Helikoptery. Helikopter na niebie. Ja to jestem wyluzowany, nie? Ale gdybym nielegalnie tutaj przekraczał granicę i chował się po lasach, to każdy taki dźwięk to panika.
tutaj mamy piękne cmentarzysko świerkowe. Nie wiem, czy pokornikowe, pewnie tak. Chociaż młode te świerki, w sensie, że nieduże. Ale to jest fajny przykład, bo na co trzeba zwrócić tutaj uwagę, że jest tutaj takie jakby gęste skupisko tych świerków. Nie jest to naturalny fragment lasu, tylko zapewne posadzony ręką człowieka w wrzątku. Znowu gdzieś poleciały. Co najmniej jeden. Taki wielki komar bzyczy nad lasem. To jest zawsze taki fajny efekt, że gdzieś w tej szarówie, gołym okiem nieuzbrojonym, jakieś takie plamy na końcu drogi sprawiają wrażenie, że coś tam stoi, jakiś zwierz. A jak się to przybliży, patrzy, to nie no. Tak się po prostu układają te plamy przyrody. Ten tryb podwójnie nie zachęca do wchodzenia z rowerem, bo no, jest taki zarośnięty to raz, a dwa, że jest zakaz wstępu ze względu na uszkodzone drzewostany. Czyli, że jest suchy pokornikowy świerk zapewne i no, że może spaść na głowę, więc trzeba uważać, jak się już wchodzi. Ale tam wiedzie właśnie moja chyba droga, chyba to tu. Niestety GPS nie pokazuje mi, gdzie jestem. Nie mam pewności, że wchodzę w dobrą ścieżkę, w dobrą trybę. To właśnie tu zwalane drzewa. Nie wygląda to jak uczęszczana droga. No dobra, no widzę, tam świeci się polana. Między drzewami już widać prześwit, więc tak, to tutaj. Jeżeli na polanie są jakieś zwierzęta, to one już dawno, dawno mnie usłyszały. Wszystko szeleści pod nogami. Nie da się tutaj cichaczem podejść. Paśnik jest trochę krzywy, ale w takim paśniku można by pod daszkiem sobie rozwiesić hamak na górze. Trochę takie nietypowe miejsce. Ale w tej nietypowości jest też coś fajnego. Nietoperze latają. Prawdopodobnie to jest właśnie mój nocleg. Kurde, łóżko. Nie no, super chatka tutaj. Jest sprawa taka, że wróciłem po rower. Nie wiem, czy coś słyszałem, czy nie, ale zgubiłem karimatę. Chyba nie zgubiłem jej na drodze, tylko gdzieś tutaj
na tej ostatniej ścieżce przez las idąc. Szczególnie, że mi się wywrócił, więc trzeba teraz poszukać. Ale weź po ciemku znajdź. Jak to wszystko wygląda tak samo. Gdzieś tu był początek tej mojej ścieżki. No, mamy. Dobra, jest karimata. Teren monitorowany, kamerka. No ja mam kamerkę, to ja monitoruję. Czasem tylko w trawie coś zaszeleści. Mucha odezwie się na ścianie. Człowiek jedzie do lasu z hamakiem. Przenocować gdzieś w dziczy. No i koniec końców przypadkiem trafia pod dach. Gdzie jest? Są drzwi. Są szyby w oknach. Jest kanapa. Hamaka nie ma nawet jak rozwiesić. Nie no, fajnie. To coś ciekawego, ale nastawiony byłem dzisiaj na nocowanie w dziczy. Więc to nie będzie wiało. Nie będą latać raczej komary żadne. Można sobie spokojnie usiąść, założyć kalesony na boso. Nie ma stresu, że tutaj zaraz się nałapie jakichś kleszczy. Pełna kulturka. Thank you.
Niby w domku, po schodkach na górę, więc nie ma się czego tutaj obawiać, nie ma strachów, ale jednak jeżeli się czegoś obawiałem dzisiaj w nocy, to tylko i wyłącznie człowieka, że ktoś tu przyjdzie po prostu. A że na granicy się dzieje teraz, to była taka nawet szansa. Więc jakieś szmery to wybudzały mnie i się spinałem, nasłuchiwałem. Co to? Jak to jest? Człowiek ma siłę tutaj przyjść, przyjechać z pełnymi puszkami i butelkami, a nie ma siły zabrać z powrotem puszek i butelek pustych. To jest paradoks dotyczący wielu takich miejsc. Nie? Polacy śmieciarze. Przyjeżdżasz do puszczy i cieszysz się kontaktem z przyrodą. Jest fajnie. A jednocześnie masz w głowie, że gdzieś tam w lesie siedzą jacyś ludzie, którzy chcieliby do tego europejskiego raju i wpadają w pułapkę zastawioną przez Łukaszenkę chyba. Nie podoba mi się, że tutaj przyjeżdżają, a jednocześnie zupełnie ich rozumiem. Prawdopodobnie zrobiłbym to samo, jakbym mieszkał w jakimś gównianym kraju, gdzie nie ma wolności, nie ma jakiegoś w miarę normalnego życia i nie ma perspektyw na zmianę tego stanu. To też bym pewnie próbował szczęścia gdzieś indziej. No i tu są mieszane uczucia, bo z jednej strony uważam, że granica powinna być szczelna i bardzo dobrze, że je chronimy. Z drugiej strony no, na pewno nie podoba mi się, w jaki sposób to się wszystko odbywa, bo jesteśmy ludźmi i traktujemy ludzi po ludzku. Nie udaje w tej sytuacji połączyć tych dwóch rzeczy.
Znowu zakaz wstępu do lasu. Albo strefa stanu wyjątkowego, albo zakaz wstępu, bo martwe świerki. Troszkę mi ścieżka nie pozwala jechać. Kilkanaście metrów omijanie takiego zwalonego drzewa. Nie jest rzecz, na którą się nastawiałem i którą chcę robić dzisiaj. Także chyba wycofę. Chyba trzeba by tu wrócić po prostu pieszo bez roweru. Ciekawe. Zazwyczaj tak jest, że jak się zwierzyna spotyka, to się widzi ją tylko przez chwilkę i zarówno człowiek, jak i zwierzyna jest zaskoczona obecnością jedno, drugiego, drugie, pierwszego. I zazwyczaj jest mało, za mało czasu, żeby nawet skierować kamerę w stronę zwierzęcia, bo już go nie widać, już nie ma, już zniknęło. W ciągu dnia, to jak sobie tak jadę i człowiek nie widzi człowieka, to jak już go zobaczy, to tak wypatruje go, jest miło. No, nawet samochód jedzie przede mną leśną drogą. A jak jest się nielegalnym imigrantem, który nielegalnie przekroczył granicę i chowa się gdzieś po tych lasach, to on nie chce spotykać ludzi. Każdy człowiek jest zagrożeniem wtedy. Także ja zawsze zbieram śmieci, chociaż często mi się zdarza. No ale jak kamera nagrywa, to jest okazja pokazać, jakim to jest się fajnym gościem, co chodzi po lesie i zabiera puszki po tych niefajnych ludziach. Także warto nagrywać filmiki, bo to sprawia, że człowiek robi fajne rzeczy.